Ja przepraszam bardzo, zaprosiliśmy dzisiaj dziennikarzy, ja zapraszałem dziennikarzy, nie zapraszałem Państwa radnych i będziemy odpowiadać dzisiaj tylko i wyłącznie na pytania dziennikarzy, nie Państwa radnych. Państwo radni, zróbcie sobie swoją oddzielną konferencję. Przepraszam bardzo, macie konferencje swoje, na których nie zapraszacie nikogo. Chciałbym zadać kilka pytań. To zada Pan na swojej konferencji i Pan go zaprosi. Dzisiaj jest konferencja dla przedstawicieli mediów, a Pan jeszcze nie jest przedstawicielem Rady Społecznej, dopiero będzie. Gdzie zadam pytanie, oczywiście Pana Dyrektora, Pana Prezydenta zapraszam, jeżeli ma ochotę przyjść. Gdzie będziemy mogli zadać te pytania, które interesują mieszkańców i oczekiwać na nie. Jesteśmy radnymi. Ja jestem człowiekiem, który pracował w komisji badającej sytuację finansową. Jestem też wyznaczony przez wojewodę kujawsko-pomorskiego jako jego przedstawiciel w Radzie Społecznej, więc sądziłem, że no, na konferencji, na której po raz pierwszy został zaprezentowany pełniący obowiązki, najprawdopodobniej też jeden z kandydatów na stanowisko dyrektora szpitala, no, czegoś na temat jego planów i na temat jego samego będziemy w stanie się dowiedzieć. I o to chcieliśmy pytać. No, ale... Państwo znaleźli się na tej konferencji? No, dowiedzieliśmy się, że jest taka konferencja uznaliśmy, że tak jak na naszych konferencjach no, mogą być brać udział mieszkańcy, no to uznaliśmy, że również na tej konferencji ta konferencja nie jest zamknięta dla grudziądzan, dla mieszkańców, którzy się przecież żywotnie interesują, a tym bardziej nie jest zamknięta dla członków Rady Miejskiej, członków Społecznej, czy Rady Społecznej i tak dalej. No, to jest w ogóle jakiś skandal, no, który dowodzi tylko jednego, że pan prezydent no, nie ma nadal prawdziwego rozeznania w sytuacji, w tym jak jest ona dramatyczna. No i dlatego widzę, czarno widzę przyszłość. Jakie pytania chciał pan zadać panu dyrektorowi? Zapytać o plany pana dyrektora Jączyńskiego. No niestety to, co powiedział, to jest, mnie to trochę przeraża, ponieważ no, jak się okazuje, pan Jączyński zamierza zaczynać od czegoś, co grudziądzanie, co my wiemy od wielu, wielu miesięcy, bo tą sytuację szpitala mamy przecież opisaną. Ona wreszcie dotarła nawet do pana prezydenta, do radnych większości rządzącej, czyli Platformy, a się okazuje, że nowy dyrektor teraz chce ją dopiero analizować, poznawać. To jest jedno. No, te pomysły, które zgłosił, dowodzą jednego, że nie ma, pan Jączyński nie ma świadomości, że problem szpitala w Grudziądzu to jest problem tak naprawdę miasta i że rozwiązania tego problemu nie ma w szpitalu. Nie ma w szpitalu. To rozwiązanie tego problemu jest w mieście i my to powtarzamy od wielu, wielu miesięcy. Dopóki tego nie zrozumieją władze miasta, no to po prostu nic się nie da zrobić. Nie myśli pan, że te wszystkie kontrole, które mają, ta cała restrukturyzacja, która jest planowana, to szukanie dodatkowych pieniędzy w ramach już istniejącego budżetu szpitalnego, że to nic nie da? Absolutnie. No, my właśnie sytuację, ta komisja, w której miałem okazję pracować, ona właśnie sytuację szpitala opisała od początku do końca. To wszystko jest jasne. Natomiast i z tego wynika, że rozwiązaniem tego, to zresztą jest też zawarte w tych naszych zaleceniach, że rozwiązanie tego problemu jest poza szpitalem i tam trzeba go szukać. To jest jedna rzecz. No a po drugie, chciałem zapytać o parę rzeczy z dotychczasowej kariery biznesowej pana dyrektora. Jak wiadomo, pełnił on bardzo ważne funkcje, ma bardzo dobre kwalifikacje, znaczy pokończył uczelnię, prawda, i tak dalej. Był członkiem zarządu PZU i przez kilka lat był wiceprezesem ZUS-u. No i tam miałem pytania dotyczące tego dwóch właśnie kwestii. To znaczy takiej, czy ponieważ pan Jączyński nadzorował w ZUS-ie kwestie zamówień publicznych, no wiadomo, że
że to jest bardzo kontrowersyjna działka, no i że kilka miesięcy temu, konkretnie w październiku, wybuchła wielka afera z ustawionym przetargiem pod potrzeby ASECO. No pisała o tym cała prasa, prawda, i tak dalej. No i podejrzewa pan tutaj jakieś... Nie wiem, no ale z jednej strony tak, nadzorującym tę działkę był pan, w zarządzie ZUS-u był pan Jączyński, afera wybuchła, zainteresowały się nią służby prokuratora i tak dalej, zaczęła o tym pisać prasa i dwa tygodnie później pan Jączyński podał się do dymisji, ja tylko chciałem zapytać, nie o roztrząsanie, bo to mnie właściwie mało interesuje, to nie moja sprawa, natomiast chciałem tylko zapytać, czy to odejście jakoś było z tym związane. No i wszystko, mogłem usłyszeć, że było, albo mogłem usłyszeć, że nie było i koniec, i tym musiałbym się zadowolić. No i druga rzecz, taka dosyć kontrowersyjna, to to, że dotarłem do takiej informacji w Super Expressie, który no, pisał o tym, że właśnie ZUS, czy zarząd ZUS-u no, zrobił sobie z tej firmy biuro podróży, że zarząd podróżował pod dyrekcją, chyba pod prezesurą pana Derdziuka, chyba poprzedniego prezesa, w najdalsze zakątki kraju. Raczej trudno będzie na wycieczki wyjechać. I chciałem spytać, czy to jest dobra rekomendacja dla... Ale szpital raczej ma kłopoty finansowe, więc raczej nie ma szans na większe wycieczki. Być może, ale no, mnie to akurat tego typu zamiłowania, czy tego typu podejście do publicznych pieniędzy, dla mnie to specjalnie no, nie jest dobry argument za tym, że będzie to dobry dyrektor szpitala. I o to między innymi też chciałem zapytać. No, widzę, że tutaj państwo nie mogą jakoś opozycja i koalicja w ramach tych struktur tutaj samorządowych dojść do jakiegoś takiego konsensusu wspólnego, że tak powiem, porozumienia. No, wciąż jakieś między państwem jest... My mówimy jak mantra, powtarzamy, co trzeba zrobić, natomiast pan prezydent udawał najpierw. Pan prezydent ma swoją chyba wizję naprawienia tego konfliktu. No, ja chciałbym się dowiedzieć jaką, bo najpierw udawał przez długie miesiące, że problemu nie ma. No przecież to pan prezydent zatwierdzał te wszystkie plany inwestycyjne, podpisywał, zezwalał dyrektorowi Nowakowi na realizowanie inwestycji. I tu uważam, dyrektor słusznie mówi, że przecież nie wybudował tego szpitala bez wiedzy i zgody prezydenta Grudziądza, co niektórzy mogliby dzisiaj sądzić, że to się w ogóle ten szpital wybudował bez wiedzy. Natomiast najpierw udawał, że tego problemu nie ma, kiedy wreszcie no... Czy pokazał pan pismo pana dyrektora, które miało ukazać się w lokalnej prasie? Pismo, no pismo miało się ukazać, ponieważ dowiedziałem się o tym na godzinę przed konferencją, że pan dyrektor Nowak skierował pismo otwarte do pana prezydenta, które miało się dzisiaj ukazać w Nowościach. Pismo jest dosyć interesujące, mówiące o stosunkach, jakie panowały w szpitalu, o zastraszaniu. W jaki sposób pan wszedł w posiadanie tego pisma? No dzisiaj, kiedy pan Nowak stwierdził, że zastosowano cenzurę i nie ma tego w Nowościach, no to po prostu zadzwonił do mnie i opowiedział. Pan Nowak do pana zadzwonił, rozumiem. I opowiedział mi całą historię, prawda? No więc uważam, że to jest też element w tym absurdzie, w którym tutaj od długiego czasu uczestniczymy.